Tomek, w Puławach kolejny raz udowodniliście, że wróciliście na tą ścieżkę zwycięstw i no, rywalowi zaaplikowaliście 3 bramki. Można było więcej, ale chyba jesteście zadowoleni z tego meczu, co? No, oczywiście, nie ma co wybrzydzać. Wygraliśmy 3-0. Pełna dominacja, myślę, od początku do końca, także cieszymy się z tego zwycięstwa i z tego, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, chcemy zacząć serię i tak się właśnie dzieje. Zagraliście nie tylko efektywnie, ale również efektownie, bo ta gra z trybun wyglądała no, już na praktycznie ekstraklasową. Ta piłeczka świetnie chodziła, szczególnie tutaj pod polem karnym rywala. Tak, na pewno nie chcieliśmy stracić tej naszej efektowności podczas tego spotkania, także staraliśmy się grać tak od początku tej rundy, nie wychodziło pod bramką przeciwnika tak jak dzisiaj, ale myślę, że powoli nam to oddaje i nawet nie musimy liczyć na ten łuż szczęścia, bo gramy po prostu tak, że na to zasługujemy. Powiedz mi jeszcze na zakończenie, czy Wisła Puławy was czymś zaskoczyła w tym meczu? Tym, że wyszli innym składem niż się spodziewaliśmy. Myślę, że brak w składzie Patejuka to dosyć mocne, tak z naszej perspektywy się wydawało, oczywiście nie jesteśmy tam w szatni, ale osłabienie, bo jest to najlepszy strzelec tej drużyny, jeden z lepszych strzelców tej ligi, także myślę, że po tym kątem nas zaskoczyli, ale skupiliśmy się na sobie i to jest najważniejsze. Gratuluję zwycięstwa i dziękuję. Dzięki. www.asapolska.pl